Cześć. Dzisiaj witamy Was z siedziby firmy Get3D, która zajmuje się drukiem 3D. Dzisiaj porozmawiamy o drukarkach 3D. Taki powiemy naciągany sposób, w jaki powiążemy to z telefonią komórkową, a wdzięczamy to naszemu koledze Jackowi Filipowiczowi, któremu się złamało jakieś coś do stojaka i przyszedł do naszego kolegi Adama, żeby mu to wydrukował. Żeby nie było, że to jest zupełnie niezwiązane, to jest związane, bo dzięki temu Jacek ma część do statywu i może sobie nagrywać filmiki. Tak, udało się z sukcesem wydrukować kostkę do statywu zagubioną w boju i nad podziw wyszło to dobrze. Tak. Ale wiadomo, na drukarkach 3D nie tylko drukujemy zagubione elementy statywów. Dokładnie, no stwierdziliśmy, że temat jest ciekawy, a ponieważ firma zaprzyjaźniona, no to postanowiliśmy wpaść i zrobić filmik o drukarkach 3D, żebyście tak trochę, jak ktoś nie wie, to żebyście wiedzieli, o co tu chodzi. Ale to może zrobimy tym razem wyjątkowo w innym składzie i zamiast Adama Łukowskiego będzie inny Adam, który się na tym lepiej zna. Adam, tak w skrócie. Jakbyś miał powiedzieć w jednym, dwóch zdaniach, co to jest drukarka 3D? Może najpierw się przedstawię. Adam Kozubowicz, firma Get3D. Cześć. W skrócie, co to jest druk 3D? Generalnie powinno się na to mówić technologia addytywna, jest taka oficjalna nazwa, natomiast przyjęło się mówić... Addytywna. Tak. Przyjęło się mówić druk 3D. Bo to jest bardziej zrozumiałe chyba dla wszystkich. O co chodzi? Wszystkie technologie addytywne polegają na tworzeniu elementów przedmiotów fizycznych przez dodawanie materiału. Natomiast... Czyli jakby odwrotnie niż dotychczasowe metody obróbki, gdzie po prostu usuwaliśmy. Tak jest. Wycinanie, frezowanie to wszystko są metody subtraktywne. Kolejne trudne słowa. Tak, dwa trudne słowa, czyli tak. Tu odejmujemy, a tu dodajemy. Mhm. I teraz dodawać można różnymi sposobami. Najbardziej popularna metoda to jest FDM lub FFF, czyli nakładamy warstwy roztopionego plastiku, też ogólnie rzecz biorąc, bo tych materiałów jest w tej chwili bardzo dużo, jedna warstwa na drugą i w ten sposób budujemy cały obiekt. Można jeszcze także utwardzać warstwy proszku, z różnych materiałów, także z metalu. Można utwardzać, spiekać to laserem warstwy proszku i można utwardzać żywicę, czyli mamy materiał w postaci płynnej, która jest utwardzana laserem, ewentualnie ogólnie rzecz biorąc światłem ultrafioletowym. No dobra, to tak. Taka najprostsza, z którą powiedzmy, że przeciętny człowiek ma szansę się zetknąć, bo to i cenowo jakoś tak wygląda normalnie i no i tego jest najwięcej, to mówiłeś, że chodzi o topienie plastiku. Tak. Czyli to jest taki, jak ktoś widział pistolet na gluta taki, to jest coś takiego, tylko że odpowiednio poniekąd precyzyjniejsze, tak? Poniekąd, tak. Jest, materiał jest w postaci żyłki, nazwać to filament, nasz puli, wprowadzany jest do drukarki, drukarka go rozgrzewa i precyzyjnie umieszcza w przestrzeni, bo każda drukarka FDM-owa, czyli działająca na roztopienie, roztopiająca plastik, działa w ten sposób, że mamy tak naprawdę układ kartezjański osi X, Y, Z. Dobra, Adam, bo tam ludziom... Tak, podstawy matematyki i geometrii. Tak, dobrze, to innym razem. Adam planuje otworzyć swój kanał, który będzie wam takie trudne rzeczy tłumaczył, także jak... Oczywiście poinformujemy, jak już to w końcu tak, zrobi. Już bo wkrótce. Program, tak, już sun, tak? Już podobno macie jeden film, tylko że jest w obróbce. No dobra, to jak będzie, to będzie. Ale tak, rozumiem, że można po prostu wdrukować ze wszystkiego, co jesteśmy w stanie zrobić z tego żyłkę i ją topić, tak? Czyli na przykład, co to jest? To jest akurat wydruk z podstawowego materiału, jednego z podstawowych materiałów PETG. Czyli z tego, z czego się robi butelki do coli, tak? Mniej więcej, tak. No właśnie, można też drukować... To jest piasek, To jest piasek, tak. Piasek kwarcowy, forma do odlewów przemysłowych. Aha, czyli po prostu robimy z tego formę, a potem sobie to możemy odlewać. To zalać metalem na przykład i uzyskać obiekt. I teraz tak, słuchajcie, najbardziej
To, co mnie najbardziej fascynuje w druku 3D, to jest to, że można z tego robić, przy pomocy tego robić rzeczy niemożliwe w żaden inny sposób. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest taka kulka w kulce i to nie jest w żaden sposób klejone. To tak, to jest jeden wydruk. To zostało zrobione jako jeden wydruk. I tego się po prostu nie da zrobić w żaden inny sposób. To jest... Innymi metodami albo się nie da, albo będzie bardzo trudne. Drugi przykład takich bardzo rzeczy kosztowne. W jednym przelocie tak. Zrobionych to takie coś, albo na przykład taka przekładnia planetarna. To też jest wszystko powstało jako jeden wydruk. Jeden wydruk, tak jest. Natomiast najbardziej spektakularny chyba z tego wszystkiego jest wąż, który także jest jednym wydrukiem wykonanym jako całość od razu. To nie jest składane. Tu mi podpowiadają zza kadru, że to nie wąż, tylko smok. Ale smok ma skrzydła, on nie ma. Natomiast to, co pokazałeś, to w zasadzie, pominąwszy czaszkę, chociaż ta czaszka raczej jest też tylko wizualnie, powiedzmy, ładna, to są rzeczy tak, niektórzy na to mówią zabawki. Natomiast druk 3D absolutnie do tego nie służy. Druk 3D jest już coraz szerzej stosowany w przemyśle wszelkiego rodzaju, w stomatologii, w medycynie, czyli w rzeczach, które jak najbardziej wykorzystujemy już na co dzień i jest wysoce prawdopodobne, że w waszym otoczeniu znajdują się przedmioty wydrukowane, o których nawet nie wiecie, że są drukowane. No właśnie, bo z takich na przykład rzeczy już użytecznych, o takie niepozorne coś, ale to jest właśnie wydrukowane na drukarce 3D. Tak, to jest akurat kompozyt w materiał, w polimer jest wdrukowane włókno węglowe, ciągłe. Te czarne elementy to jest nitka włókna węglowego. I to powoduje, że taki element możemy bardzo, no tu nie będzie widać, ale normalnie można go obciążyć, nie wiem, kilkunastoma kilogramami i on pęknie, natomiast wzmocniony tym włóknem węglowym, myślę, że co najmniej kilkaset kilogramów jest w stanie podnieść. I to jest też taka różnica, bo odlać to takie coś by było ciężko, akurat, by się nie wkomponowało... Tak, akurat to jest przykład tego, co można zrobić, ale niekoniecznie ma to... No, żeby zrobić odlew, trzeba wykonać formę przede wszystkim. A to jest kosztowne i długotrwałe. Natomiast wydrukować można to, myślę, że w okolicach półtorej godziny. Czyli przy małych seriach drukarka będzie lepsza od odlewania, bo... Tak, zdecydowanie. Bo nie musimy tracić czasu i pieniędzy na robienie formy. Natomiast tak. Przy dużych chyba nadal... To odlewanie. Zależy. Znowu, wszystko opiera się jakby o koszty, które chcemy ponieść. Są drukarki i żywiczne, i proszkowe, i metalowe, czyli drukujące z metalu, o tym za sekundkę, które jak najbardziej nadają się do produkcji przemysłowej i są wykorzystywane, są w stanie wydrukować kilka tysięcy elementów w tygodniu, kilkaset dziennie. To wszystko zależy od tego, co tak naprawdę potrzebujemy. Piękny przykład był całkiem niedawno w trakcie pandemii, jak trzeba było drukować, w ogóle był brak tych elementów wykorzystywanych do pobierania próbek, wymazów, takie plastikowe elementy. Brakowało tego. I wiele firm, które mają takie maszyny, przestawiło szybko produkcję na właśnie takie plastikowe patyczki. No właśnie, niejako. Bo zrobienie formy... Zrobienie formy trwa, a to można było zrobić po prostu od ręki. Tak samo my, nasza firma też brała w tym udział, zresztą tak jak większość firm zajmujących się tym drukiem 3D w czasie pandemii, bardzo szybko przestawiliśmy się na produkcję i drukowanie różnego rodzaju brakujących rzeczy dla medyków. Chodziło głównie o przyłbice ochronne, których po prostu nie było. I zanim by zostały wyprodukowane normalnymi metodami, trwałoby to pół roku. Natomiast my byliśmy w stanie w ciągu jednego dnia rozpocząć produkcję. Jak się zebrało tych drukarek w całej Polsce odpowiednio dużo, to po prostu zaczęliśmy to robić i było tego całkiem sporo. Czyli takie siły szybkiego reagowania. Tak? Troszkę tak. Co teraz dodatkowo znowu pokazuje, że w momencie, kiedy wybuchła wojna, ucięły się pewne zasoby, pewne możliwości transportowe. Druk 3D znowu pokazał, że idealnie nadaje się do rozwiązywania problemów nagłych. To, co się na całym świecie dzieje, problemy transportowe z Chin, przestawianie produkcji z powrotem do Europy. Znowu, zamiast czekać na... Nie dojechały dostawę, jakieś dynksy, tak to... jest. To można je wydrukować na miejscu, zamiast czekać na dostawę. Nie wychodzi to paradoksalnie drożej, wręcz przeciwnie. Ale jak przy każdej technologii, to nie jest technologia, tak jak niektórzy twierdzą, do wszystkiego. Nie ma takowej i druk 3D także wszystkich problemów nie rozwiązuje. Rozwiązuje bardzo dużo, ale nie wszystkie. No właśnie, wspomniałeś o metalu, bo Adam też ma w swojej ofercie drukarki, które drukują. To naprawdę...
To jest kawał, tak. Kawał poważnego metalu, to i waży, i podejrzewam, że tak, to dałoby jest... się tym gwoździe wbijać, nie? No to akurat cylinder jest. No wiem, po ale... obrobieniu, nie cylinder, Boże, tłok. Tłok nawet ma tutaj. Tak, tak, jak najbardziej da się to odpowiednio obrobić, no bo on jest nieobrobiony jeszcze, po obrobieniu, ale po obrobieniu wygląda to tak, tak na przykład. To też jest wydruk z metalu. To jest z tego samego, tylko że to już jest potraktowane... Wypolerowane, potraktowane odpowiednią obróbką mechaniczną. To jest jeszcze lepiej. To jest kolejna rzecz, którą druk 3D rozwiązuje. To akurat chodzi o sytuację, kiedy ktoś ma złamany palec. To jest usztywniacz. Czyli dopasowany element... Chodzi o to, że jesteśmy w stanie tak dopasować do konkretnego palca. Do konkretnego palca, czyli personalizacja. I w czasie jednego przebiegu maszyny można wydrukować takich elementów, w których każdy będzie minimalnie inny, dopasowany do konkretnej osoby. Można ich wydrukować setki. Czyli w ciągu 36 dni jesteśmy w stanie wyprodukować setkę takich elementów, z których każdy będzie dopasowany idealnie do osoby, która będzie z tego korzystać. Z standardowymi metodami właściwie jest to niewykonalne. No dobrze, a teraz tak. No bo ja rozumiem, że ta drukarka musi mieć jakiś wsad, oprócz materiału, z którego drukuje, to musi mieć przepis na wydrukowanie. Tak. I jak to wygląda? Bo mówisz, że tutaj fajnie personalizujemy, ale to jak? No nie wiem, no musi być... zdjęcie robimy i... Można ze zdjęcia, ale generalnie rzecz biorąc musi być projekt narysowany w dowolnym programie do projektowania 3D. Aktualnie oprócz profesjonalnych programów można w internecie, nawet w przeglądarce są takie programy dostępne, gdzie możemy sobie narysować swój model, wyeksportować do pliku w odpowiednim formacie i każda drukarka 3D jest w stanie go przyjąć i wydrukować. Czyli co, jakbym potrzebował jakieś, powiedzmy, no plastikowe, bo metal to trochę inna sprawa, ale no nawet metalowe, jakieś coś, co na przykład, nie wiem, mi się zepsuło i nie mogę nigdzie dostać, albo nie wiem, albo coś konstruuję, jestem hobbystą, genialnym konstruktorem, będę budował rakietę, co poleci sobie tam na Księżyc. W rakietach też już są części drukowane. No to się domyślam. I znaczy na pewno we wszystkim, co jest w małych seriach puszczane, tak, to drukarki będą... Ale dobra, no jestem sobie jakimś tam, nie wiem, majsterkuję sobie coś i potrzebuję jakieś coś, czy to z plastiku, czy z metalu i chciałbym takie coś zamówić, to co muszę zrobić? Narysować to. W programie do projektowania 3D. Musi być obiekt trójwymiarowy narysowany w komputerze, w telefonie. Można też zeskanować, ale po zeskanowaniu konieczna jest dodatkowa obróbka, bo najczęściej... Ale zeskanować, rozumiem, skanerem 3D. Skanerem 3D, tak, tak. Tak, są programy też dostępne do telefonów, gdzie telefon można z telefonu zrobić taki mini skaner 3D i potem odpowiednie inne programy do obróbki tego, co zeskanowaliśmy i przygotowania do druku i na końcu uzyskujemy plik, który możemy już dać do drukarki. I potem trzeba znaleźć firmę, która ma takie drukarki. Albo kupić drukarkę. O właśnie. Jakbym sobie chciał kupić taką drukarkę, tak do domu, czy tam do warsztaciku, to ile pieniędzy mam szykować? Prawda, ile chcesz. No ja rozumiem, że to jest tak jak, nie wiem, z komputerem, że tu można wydać od 500 do 50 tysięcy i pewnie więcej też. To jest tak. Są dostępne drukarki 3D, myślę, że w tej chwili już w granicach 1000-1500 zł. Te podstawowe, najprostsze. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że nie należy się spodziewać super druków po takiej drukarce i w zasadzie będziemy ograniczeni do jednego materiału podstawowego PLA, najprostszego, który jest bardzo prosty w drukowaniu, ale najmniej wytrzymały. Wiele rzeczy można z niego zrobić, ale też nie wszystko. Dalej, jeżeli chcemy już w miarę sensowną drukarkę 3D, między 4 a 5 tysięcy złotych trzeba by było zainwestować. Idąc jeszcze dalej, jeżeli chcemy drukować z bardziej zaawansowanych materiałów, mieć zamkniętą komorę, bo to jest istotne, żeby uzyskać dobre wydruki, od 10 tysięcy złotych w górę. A góry nie ma. Sky is the limit. U nas można, kolejne progi to jest 50 tysięcy, 100 tysięcy, potem przechodzimy już na euro. Jeżeli chcemy maszyny produkcyjne typu metal na przykład, no to już rozmawiamy o setkach tysięcy euro. Że tak? Metal to już jest zupełnie inne rozmowy. Ale sensownie w firmie, żeby wykorzystać druk 3D w technologii FFF, FDM w okolicach od 20 do 50 tysięcy złotych i mamy za to naprawdę dobrą maszynę, na której można drukować bardzo wieloma materiałami i uzyskiwać to, co chcemy, użyteczne rzeczy, nie zabawki.
A materiały to gdzie się kupuje? Bo tuże do drukarki to ja wiem, gdzie kupić, tak. Takiej zwykłej. A te filamenty? Także u nas. Także u was, tak. Tak? Można oczywiście kupić już w bardzo wielu miejscach filamenty w tej chwili. Jedyne, na co bym uczulał, to nie kupować najtańszych, bo to jest podobnie jak z tuszami do drukarki. Kupimy najtańszy tusz, 3 kartki wydrukujemy, a potem będziemy mieli problem. Więc raczej sobie znaleźć markę, której będziemy ufali i się jej trzymali. Są takie na rynku, nie są jakoś dramatycznie drogie. Sensowna cena materiału w okolicach 90 zł za kilogram tego podstawowego. I znowu, jak idziemy dalej w kolejne materiały, nylon, polipropylen, poliamidy i tak dalej. Im bardziej fikuśny materiał, tym czy cena... zbrojone włóknem węglowym, czy szklanym, no to dochodzimy do już tysięcy złotych. Jeszcze powiedziałeś tak, tu mówimy o cenie za kilogram, bo tak naprawdę to kilogram materiału się przekłada na kilogram wydruku mniej więcej. Mniej tak? więcej można tak, powiedzmy, że w granicach, jeżeli nie będą nieudane wydruki, bo nieudane wydruki się też zdarzają, to można zakładać, że zużycie materiału w przypadku FDMA jest 1:1. Czyli kilogram materiału to jest kilogram wydruków. No dobrze, i teraz jeszcze jedna ważna sprawa. To nie jest tak, że jak ja bym sobie kupił drukarkę, to od razu wrzucę program i na pewno mi wszystko wyjdzie, nie. Bo nie. Nie, to tak nie jak działa. Każda technologia, jak każde urządzenia wymaga pewnej nauki. To nie jest trudne dla tych, którzy by się przerażali, od razu mówię, to jest stosunkowo łatwe, ale trzeba zrobić parę wydruków, dlatego nie należy absolutnie, tu pokażę, zaczynać drukowania i zabawy od tego typu elementów. Kiedy nam nie wyjdzie, to nawet... Nie, po prostu może nam nie wyjść, nie będziemy wiedzieli dlaczego. Wydrukować sobie przysłowiowy sześcianik, zrobić 10 kosteczkę, zrobić 10 wydruków po 11, 12, 15, kiedy zrozumiemy, jak to działa tak naprawdę, od razu wiele rzeczy się wyjaśni. Więc... No bo to tak samo jak nie każdą rzecz da się odlać przy pomocy odlewu, to tak samo nie każdą rzecz da się wydrukować. Jest parę rzeczy, o których trzeba wiedzieć. No przede wszystkim w przypadku drukarek 3D, drukarka nie wydrukuje w powietrzu. Czyli wszelkiego rodzaju rzeczy, które niejako wiszą w powietrzu, one spadną. To jak to powstało? Do tego typu rzeczy i do rzeczy wiszących używa się materiału podporowego specjalnego. I to było drukowane z dwóch materiałów, do czego jest potrzebna drukarka dwugłowicowa. Drukuje się materiał ten, z którego powstaje nam ten element, plus dokłada się drugi, który podpiera w odpowiednich miejscach. I ten drugi się, co się I potem ten drugi dzieje? Za chwilę, o właśnie, tak to wygląda... Jak schodzi z drukarki? To jest właśnie to. To jest tak? to samo, tylko czerwone, a te białe elementy wszystkie to jest materiał podporowy, który ma za zadanie utrzymać tą strukturę w trakcie drukowania. Dobra, jak go teraz stąd wyjąć? A bardzo prosto, wrzucamy to do wody. Aha. Wszystko białe zostanie rozpuszczone po kilku godzinach i zniknie i zostanie nam taki obiekt. Bo taki wydłubywać pewnie. Tego no, raczej nie. No nie, no właśnie tak sobie tego, czyli ten materiał tak. biały jest po prostu, się rozpuszcza tak. w wodzie, tak? Jest to specjalny materiał, PFA się nazywa. Jego jedynym zadaniem jest służenie tak właśnie za jako podpora, którą potem można rozpuścić. No. Oczywiście w przypadku wydruku z żywicy, no tam mamy jedną żywicę, więc jest problem, nie da się tego podeprzeć w ten sposób. Natomiast to oprogramowanie sterujące drukarką rozpoznaje takie miejsca i dokłada z tego samego materiału odpowiednie podpory, które potem niestety już trzeba usunąć, trzeba sobie mechanicznie wydłubać. Tak. No dobra, to ja myślę, że więcej będzie na twoim kanale, jak już go w końcu zrobisz. Tak, już całkiem niedługo. No. Zapraszamy Get 3D Lab, jeszcze go nie ma, ale za momencik się... Ale kanał już macie i nie macie filmów? To... Nie, jeszcze nie ma, jeszcze nie został założony, ale... Miejcie, bo wam ktoś ukradnie i będzie... Ten skucha, nie? No to nazwiemy go inaczej. Dobra. Dzięki, Adam.